W zadaniu dziewiątym mamy opisany pewien trójkąt równoramienny ABC, w którym ramionami są odcinki AC i BC. I teraz uwaga, na ramieniu AC tego trójkąta wybieramy pewien punkt M, a na ramieniu BC wybieramy pewien punkt N, ale o takiej własności, że od A do M to my mamy tak samo daleko jak od C do N, czyli tutaj ten odcineczek i ten mają takie same długości. No to gdzieś tutaj będzie punkt N. No i zaznaczmy, że to i to, to są odcinki o takich samych długościach. No, w tej sytuacji to i to też ma taką samą długość, przecież te ramiona są równe. I teraz przez punkty M i N poprowadzono proste prostopadłe do podstawy AB, które wyznaczają punkty S i T, czyli od M do S, powiedzmy, tutaj jest punkt M i dajmy na to tutaj na dole w tej sytuacji pod kątem prostym. Dostaniemy punkt S i z punktu N prostopadle na podstawę to nam daje punkt T. A mamy wykazać, że długość odcinka ST to jest połowa długości podstawy naszego trójkąta. Tutaj przedstawię rozwiązanie jak najprostsze i jak najkrótsze. Ewentualne inne pomysły omówię w osobnych filmikach. A teraz szybciutko odłóżmy ten trójkąt tutaj z prawej strony u góry. Zróbmy jego kopię, przystającą kopię, w ten sposób, że ten odcinek jest równoległy do tego odcinka, ten odcinek jest równoległy do tego odcinka, mamy kąt prosty i mamy wspólny bok. Także cecha kąt, bok, kąt. Kąt, bok, kąt, cecha przestawania trójkątów załatwia sprawę, powiedzmy, literka P. Niech to będzie trójkąt PNC. On jest przystający do trójkąta ASM. No i teraz analogicznie postąpimy z tym trójkątem. Tutaj możemy go odłożyć, obrócić, przesunąć do góry. Powiedzmy, że tutaj będzie wierzchołkiem kąta prostego punkt Q. No i w zasadzie już widać tezę. Jeśli jeszcze dla ułatwienia sobie tutaj to przedłużymy, ten odcinek CQ, powiedzmy do punktu R, no to zobaczmy. Tu jest A, długość tego odcinka, tutaj też od P do N i od R do T też mamy A. Z kolei tutaj weźmy od T do B, B, to tutaj też mamy B, od M do Q i od S do R też mamy B. No i sprawa się wyjaśniła, bo od A do B to my mamy 2B i 2A, a od S do R mamy po jednym A i B, czyli połowę. Teraz tylko to jakoś szybko zapiszmy. Mamy tutaj przystawanie dwóch trójkątów ASM z cechy kąt, bok, kąt, z cechy przystawania oczywiście, i ten drugi trójkąt NPC. I to samo z dużymi trójkątami TBN. To jest trójkąt przystający do trójkąta QMC. Cecha oczywiście ta sama, kąt, bok, kąt, cecha przystawania, a nie cecha podobieństwa. Oczywiście. No i stąd wynikają już te długości, które zaznaczyłem. No i teraz krótko napiszmy, że A B, długość odcinka AB to jest 2A plus 2B, natomiast długość odcinka ST to jest A plus B, no i w tej sytuacji to jest 1/2 długości odcinka AB. Koniec dowodu.